Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym omówieniu. Dzisiaj bierzemy się za czwarty i piąty odcinek Andora. Omawiam je razem, ponieważ w zeszłym tygodniu nie miałem czasu na omówienie czwartego, także omówię go razem z piątym, ale to już tego ostatni raz będzie, bo od kolejnego tygodnia już będę się trzymał, żeby po prostu każdy odcinek omawiać osobno. Ale w sumie wam powiem, że nawet dobrze, że te odcinki omawiam razem, bo one są do siebie akcją właściwie bardzo podobne, tam się dzieją, no w sensie dobra, no ogólnie akcja cała zmierza cały czas bez jakichś większych przeskoków, ale ogólnie czwarty i piąty są do siebie bardzo podobne, więc nawet spoko, że razem je omawiam. Dobra, w każdym razie już nie ma co więcej mówić, przejdźmy do rzeczy. Więc tak, przypomnijmy sobie, po pierwszych trzech odcinkach Andor opuścił swoją planetę, no i razem z kupcem, czyli Rutenem, ruszają gdzieś tam dalej. No i w czwartym odcinku właśnie dowiadujemy się, dlaczego w ogóle Ruten chciał Andora zabrać z tej planety. Ogólnie chodzi o to, że potrzebuje Andora do tego, żeby wziął udział w jakiejś akcji napadu na garnizon imperialny, on mu za to zapłaci, ale po prostu ma tam dołączyć do jakiejś ekipy ludzi i ma z nimi napaść na ten garnizon. No i Andor w sumie się zgadza, bo dostanie za to ładny pieniądz, a w sumie i tak nie ma nic lepszego do roboty. Fakt, że nie był jakoś tak zadowolony z tego, no bo nie chciał zbytnio jakoś brać udziału w takich akcjach, na finalnie po prostu się zgodził. No i lądujemy wtedy na planecie o nazwie Aldani, planeta, która pokazana kilkukrotnie w zwiastunie, tam też ci ludzie w ogóle byli pokazani, no i Andor sobie tam do nich po prostu dołącza, tam jako Krem, bardzo fajna ksywka, no i po prostu sobie tam z nimi siedzi i ogólnie ogarniają się na ten atak na garnizon, który ma się odbyć za parę dni, bo chyba 3 dni, jeśli dobrze pamiętam. O planecie, szczerze mówiąc, niezbyt dużo mam do powiedzenia, planeta całkiem ładna, spoko, taka górska, ogólnie okej. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to ja tak ich nie ogarniam, szczerze mówiąc. Wiem, że jest ta szefowa Vel, jeśli dobrze powiedziałem imię, ale pozostałych tak nie bardzo ogarniam. Dopiero jak obejrzałem piąty odcinek, to wiedziałem mniej więcej, że mają tam jakiegoś filozofa, który w ogóle, jak on zaczął mówić o tej filozofii, on tam manifest chciał jakiś wygłaszać. Znaczy nie, przepraszam, on chciał napisać manifest. I ogólnie trochę się pogubiłem w tym jego gadaniu. Poza tym jeszcze co mają więźnia byłego, mają jakąś kobietę i jakiś jeszcze gości. Więc nie do końca pamiętam, ale szczerze mówiąc, tu jest w ogóle dużo postaci i ciężko ogólnie wszystkich spamiętać. To jest taki trochę minus. I też właśnie ja nie zwróciłem to uwagi, jak oglądałem czwarty odcinek, tylko dopiero jak obejrzałem piąty, że seria strasznie wolno leci. Strasznie ma wolne tempo i to się ciągnie masakrycznie. Te dwa odcinki to było takie właśnie oganianie, planowanie tego wszystkiego właśnie na ten atak na garnizon, ale możliwe, że w szóstym odcinku ten atak się odbędzie i może to będzie coś ciekawego. Ja bardzo na to czekam właśnie. Jak oglądałem się piąty odcinek, to ja tylko czekałem na to, żeby w końcu ten atak na garnizon się odbył. Miałem nadzieję, że może jeszcze się odbędzie w tym odcinku, ale nie. Odbędzie się w kolejnym, a przynajmniej na to wszystko wskazuje. Więc ogólnie, no, seria się strasznie wlecze, ale można się dowiedzieć jakichś ciekawych rzeczy. Bardzo mi się na przykład podobają tutaj takie zwyczajne rozmowy. W czwartym nie pamiętam, czy jeszcze taka zwyczajna rozmowa była, ale pamiętam, że w piątym była rozmowa tego naszego pana inspektora, który wrócił do domu, do swojej matki, w ogóle pojawił się na Coruscant. W ogóle Coruscant dostaliśmy w czwartym odcinku i to Coruscant naprawdę dobrze wygląda. Ogólnie ta planeta jest bardzo ładna moim zdaniem. Ja zawsze mówiłem, że w Gwiezdnych Wojnach brakowało mi trochę innych miejsc. No bo tak, to siedzieliśmy w Senacie, siedzieliśmy sobie w u Jedi, no i tam jeszcze coś, tam jakieś mniejsze rzeczy. W Ataku Klonów na chwilę byliśmy tam gdzieś na niższych poziomach, ale mało tego było. A tu dostaliśmy to Biuro Bezpieczeństwa Imperium, gdzie tam poznaliśmy jeszcze tą panią porucznik. Jedyna myśląca kobieta, która wierzy, ej kurde, rebelianci się zbierają. Jedyna myśląca kobieta wśród wszystkich tych ludzi. Ona jest okej. Okay. Mam nadzieję, że faktycznie coś z nią tam więcej będzie, bo jak na razie to ona po prostu kombinuje, żeby odkryć rebelię i średnio jej to jakoś wychodzi, bo nikt jej nie słucha. I przede wszystkim to lotnisko. Naprawdę to lotnisko. To lotnisko naprawdę było super. Naprawdę. To lotnisko mi się bardzo podobało. Ono wyglądało super. I ogólnie jakoś tak ogólnie cały klimat Coruscant bardzo fajnie wygląda. I chyba o Coruscant to w sumie tyle. Ale wracając do tych rozmów. Ogólnie właśnie podobała mi się bardzo rozmowa inspektora z jego mamą, który w ogóle inspektor wyglądał trochę jak taki mamin synek, szczerze mówiąc. Ale ogólnie rozmowa taka bardzo przyjemna. Taka właśnie bardzo zwyczajna, a w Gwiezdnych Wojnach mało takich rzeczy zwyczajnych było. Więc fajnie, że takie też rozmowy mają miejsce. Nawet ta rozmowa Andora z tym filozofem. Mimo tego, że no filozofia i to trochę nudno było i ja się gubiłem naprawdę w tym, co ten gościu mówi, bo mówił bardzo dużo różnych informacji, no to słuchało się tego bardzo w porządku. Jak właśnie taka zwyczajna rozmowa, po prostu dzieją się rzeczy zwyczajne. W ogóle oni sami przecież tam i w czwartym, i w piątym, oni sobie normalnie tak się dzieli, po prostu coś tam robi takie proste rzeczy, jeszcze tam ognisko sobie rozpali. Ogólnie to wygląda naprawdę całkiem spoko. Andor daje właśnie taką możliwość zobaczenia tak zwyczajnie takich Gwiezdnych Wojen, nie że jakieś tak wielkie wojenne rzeczy, w ogóle nawet w samym Biurze Bezpieczeństwa Imperium. Oni tam gadają nie o
wojnie jakoś tak bardzo, tylko o jakichś takich małych, no prostych rzeczach, nie? Czy tam na przykład kogoś nie okradli albo coś, no na takiej zasadzie, nie? Więc ogólnie to mi się bardzo podoba. W kwestii wojny to jeszcze w ogóle długo, zanim ta wojna dotrze. Myśmy nawet jeszcze nie mieli szturmowców. Mieliśmy za to myśliwce tutaj i w czwartym, i w piątym tam patrolowały sobie na tym Aldani. I właśnie powiem wam na przykład w piątym odcinku, to, że tam myśliwiec tutaj przeleciał koło tej wioski tych naszych rebeliantów, to był chyba najciekawszy moment tego odcinka. Naprawdę, chyba wtedy chyba tak byłem taki, o kurde. Leci tu myśliwiec staj, zajebiście. Naprawdę, ten serial się wlecze i samo pojawienie się myśliwca i takiego przelecenia to był po prostu najciekawszy moment tego odcinka. Ciekawą rzeczą też był Luten, który normalnie sobie ubrał perukę i sobie sprzedawał antyki. To było fajne, nie spodziewałem się czegoś takiego, a tu nagle takie coś. Ale w sumie jest to jak najbardziej zrozumiałe, no ogólnie ten element taki wojenny, że oni się tak wszędzie ukrywają, gdzieś tam kombinują, ogólnie to wyglądało całkiem spoko. Ja w ogóle jak patrzę na Androa i jego kumpli, no to ja czuję, jakby to byli trochę partyzanci, tacy wiecie, z wojny, nie? Siedzą w lesie, coś tam grzebią sobie, tam skrzyń z jakimiś broniami właśnie tam w ziemi, tam była taka scena też. I ogólnie, no taki sobie typ życia prowadzą, ukrywają się, ale naprawdę dzięki temu dają faktycznie radę się ogarnąć i mam nadzieję, że w tym szóstym odcinku im się uda ten garnizon zaatakować i zdobyć tam, właśnie tam było, czy oni mają chyba wypłaty ukraść dla żołnierzy, a potem było, że chyba ich broń, już sam nie dokładnie nie pamiętam, ale dobra, ogólnie, oby im się udało, ja im kibicuję, żeby im się udało, więc okej, zrozumiałe jest to, że oni się wszyscy muszą ukrywać, a to, że Luten akurat jest sprzedawcą antyków, to dla mnie było trochę zaskoczenie, nie myślałem, że takie coś może mieć miejsce, ale to, że Mon Mothma do niego przyszła, wcale mnie nie dziwi, zwłaszcza, że wiedzieliśmy, że Mon Mothma się pojawi i po prostu jak ją zobaczyłem, było mi bardzo miło, ale tej rozmowy z jej mężem, z jej córką, znaczy dobra, o właśnie, ta rozmowa z córką, to też właśnie ten element takich zwykłych rzeczy, to jest bardzo fajne. Ale teraz było z jej mężem, po prostu dziwnie się na to patrzy. No i jeszcze przy okazji, jak mówimy tutaj o Lutenie, to te wszystkie easter eggi. Wiem, że ogólnie już easter eggi zostały wszystkie wyłapane w międzyczasie. I z czwartego, i chyba z piątego też. Ja sam dostrzegłem tylko trzy. No, kryształ Kyber, który jest oczywisty, no bo jest tu cały czas o nim mówione. Rakatanie, o których ja nie za bardzo wiem, że była inwazja Rakatan, ale nie mam zielonego pojęcia, jak to było. I jeszcze hełm Starkira, tam u Lutena właśnie w jego sklepie. Spoko zobaczyć, ja bardzo lubiłem Starkira i naprawdę miałem nadzieję, że kiedyś Starkir zostanie, no może nie taki jak był, bo on ogólnie no był zbyt dużym koksem. On nie mógł w takiej formie, w jakiej jest, wejść do Gwiezdnych Wojen, bo po prostu on by tam zmiótł Vadera, zmiótłby Palpatina i zrobiłby to z wielką łatwością. I to by trochę się gryzło, no wiadomo, legendy i gry różne i tak dalej, to wszystko było często odjechane, tam różne pomysły. I właśnie na przykład takim odjechanym pomysłem był Starkir, który myślę, że jakby go trochę osłabić, mógłby spokojnie wejść do kanonu. Ja dostrzegłem takie easter eggi, wiem, że tych easter eggów jest o wiele więcej, wiem, że jest na pewno jakaś figurka z Indiana Jonesa, ja Indiana Jonesa tylko tak pobieżnie obejrzałem kiedyś, jak w internecie, nie w internecie, jak w telewizji sobie leciał, więc ja też się nie znam, ale chyba sobie kiedyś obejrzę też, bo czemu w sumie by nie. Ale zawsze miło, kiedy takie easter eggi się pojawiają, jest to takie mrugnięcie okiem do fanów, bardzo miłe. Także tak, jest całkiem okej, ale szczerze mówiąc przez to wolne tempo trochę mi hype na Andora odchodzi. W sensie okej, i tak bardzo mi się ten serial podoba, bo naprawdę uważam, jest świetnie zrobiony, tylko dla mnie jest po prostu za wolny i za dużo szczegółów. Ja się już trochę gubię. Właśnie mi to jest zabawne. Za dużo szczegółów, jest wolne tempo, więc ja powinienem mieć czas na to, żeby to ogarnąć, a ja i tak nie ogarniam, co się dzieje. Także jak dla mnie jest za wolno, mam nadzieję w takim razie, że w szóstym odcinku, jak będzie atak na garnizon, to będzie naprawdę bardzo fajna akcja. Jak mówiłem, mi się bardzo podobał wtedy, jak właśnie Andor z Lutenem uciekali z planety, kiedy tam walczyli z tymi policjantami. To było naprawdę spoko. Więc mam nadzieję, że ten atak na garnizon będzie bardzo fajny, będzie taki, no po prostu bardzo dynamiczny i że to fajnie wyjdzie. Jeśli to się ma tak dalej wlec, to będzie nie bardzo. To jest chyba jedyny minus do tego serialu, jaki mam, że jest po prostu taki powolny. Chciałem powiedzieć, że jak oglądałem odcinek 5, to już tylko czekałem, aż się odcinek skończy. Takie ostatnie 10 minut to już naprawdę było dla mnie, niech to się już skończy, niech oni przestaną gadać tak powoli, niech już się coś zacznie dziać. Więc liczę na to, że w szóstym odcinku będzie trochę ciekawiej. I to w sumie już chyba będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!